Jesteśmy koło Mikołajek na Mazurach, miejscowość Urwitaut. Jest to stacja terenowa Wydziału Biologii, która tutaj w tym miejscu znajduje się od ponad 40 lat. Wielu przyrodników prowadzi tutaj badania. Pierwszym założeniem stacji były badania ptaków, potem inne badania okolicy jeziora Łuknajno. Bardzo szybko okazało się, że jest to świetne także miejsce na dydaktykę dla studentów, a od dobrych kilku, a nawet już kilkunastu lat powoli rozwijamy również edukację związaną ze szkołami średnimi, szkołą podstawową. Od wielu lat prowadzimy zajęcia ze szkołami i wszyscy rzeczywiście zachwycają się tym miejscem, piękno przyrody, ale także rzeczywiście dość unikalnym krajobrazem. Od prawie roku prowadzimy tutaj modernizację tego miejsca i Uniwersytet Warszawski zdecydował, że przekształcimy stację terenową Wydziału Biologii, która była do tej pory typową stacją badawczą i dydaktyczną dla studentów naszego wydziału, w nowe centrum edukacyjne. W Urwitaucie od kilku lat nie tylko były prowadzone zajęcia dla studentów, ale także były prowadzone zielone szkoły, a także byliśmy zaangażowani od kilku lat w duże projekty związane z ochroną przyrody. Ochrona przyrody w Polsce i nie tylko na Mazurach, ale w całej Polsce często kojarzy się z ograniczeniami, z utrudnieniami. Chcieliśmy pokazać, że tak nie jest i tak nie musi być. I po to wymyśliliśmy, że trzeba pokazać, że Mazury to jest także ochrona przyrody, ale i rozwój, stąd przekształcenie stacji terenowej czysto badawczo-dydaktycznej dla studentów w centrum edukacyjne otwarte dla wszystkich mieszkańców Mazur, ale także dla wszystkich mieszkańców, turystów, którzy przyjadą na Mazury. Modernizacja polegała na zburzeniu starego budynku i powstaną dwa nowe budynki. Zdecydowaliśmy się na bardzo nowoczesną architekturę, ale tak zwaną organiczną architekturę. Urwitaut jest specyficznym miejscem, ponieważ najbliższy sąsiad jest prawie oddalony o kilometr i przez to, że nie ma żadnego sąsiedztwa innych budynków w Urwitaucie, postanowiliśmy i architekci, którzy współpracowali przy projektowaniu, postanowili tak zrobić, zaprojektować te budynki, żeby one nawiązywały do przyrody, a nie do architektury na przykład Mikołajek. Jednocześnie mają być bardzo nowocześne pod względem rozwiązań technologicznych. Będą prawie pasywne, energooszczędne, będą różne zastosowane techniki wykorzystania odzysku wody, będziemy mieli panele fotowoltaiczne, ogrzewanie w postaci pomp ciepła, więc jednym słowem budynki na XXI wiek. Będą to dwa budynki. Jeden budynek będzie pełnił funkcję trochę obecnej stacji, ale w szerszym rozumieniu, czyli będzie przyjmował grupy zorganizowane, będą to grupy studentów, grupy pracowników naukowych, ale także grupy szkół średnich, podstawowych i będziemy organizowali zajęcia edukacyjne dla tych szkół. Chcielibyśmy, żeby to były zajęcia kilkudniowe. Tak naprawdę od lat uważamy, że najlepsze i najcenniejsze zajęcia są kilkudniowe, gdzie osoby, które uczestniczą w tych zajęciach, jakby są w stanie bardzo blisko być tej przyrody. Całą dobę często zajęcia odbywają się w nocy i w dzień. Urwitaut przez to, że jest właśnie w takim miejscu, że nie ma sąsiadów, jest bezpośrednio w tej przyrodzie. Wychodząc zaraz z budynku można po prostu uczestniczyć w tych zajęciach. W budynku oczywiście będą nowoczesne pracownie, które uzupełnią część terenową. Jednym słowem, grupa, która przyjedzie, będzie mogła mieć zajęcia terenowe, najpierw zebrać wszystkie materiały w terenie, następnie je opracować w pracowniach, a na końcu przedstawić swoje wyniki w sali wykładowej, która także będzie się znajdowała w tym budynku. Dzięki temu kompleksowo będzie można poprowadzić kilkudniowe zajęcia. Drugi budynek głównie będzie służył za ekspozycję, wystawę dla wszystkich osób odwiedzających Warmii i Mazury i tam będzie wystawa nowoczesna, interaktywna, ale także w niej będziemy prezentowali żywe zwierzęta i rośliny. Cała tematyka tej wystawy będzie związana z wodą, małymi ekosystemami wodnymi,
znaczenia tych ekosystemów dla bioróżnorodności, dla Warmii Mazur w taki sposób, żeby wszyscy przekonali się, że tak naprawdę przyjeżdżamy na te Mazury nie tylko dlatego, że nam się tutaj podoba, ale dlatego, że rzeczywiście ta przyroda tutaj jest fajna, dobrze zachowana.